Rozważmy dwie kolejne liczby naturalne a i b, które są niepodzielne przez 3. Musimy udowodnić, że liczba a kwadrat plus 11ab plus b kwadrat jest podzielna przez 9. Żeby to zrobić, to będziemy chcieli podobnie jak w zadaniu poprzednim zapisać to wyrażenie w postaci 9 razy jakaś liczba całkowita k. Jeżeli tak nam się uda zapisać tę liczbę, no to będzie z tego wynikało, że jest podzielna przez 9. W tym celu możemy postąpić na dwa sposoby. Pierwszy, taki bardziej mechaniczny, to znaczy zapisanie liczb a i b w tej postaci, że będzie pokazane, że są niepodzielne przez 3, i może właśnie zróbmy to zadanie takim sposobem, albo taki trochę sprytniejszy, pokażę go potem na koniec, jeszcze jak inaczej można udowodnić to zadanie, ale przede wszystkim musimy umieć to robić w taki sposób, że zapisujemy liczbę a tak, żeby była niepodzielna przez 3, to jak zapisać taką liczbę. No, najpierw zapisujemy w postaci liczby podzielnej przez 3, czyli 3 razy jakaś liczba całkowita, na przykład n. No i teraz aby z takiej liczby, która na pewno jest podzielna przez 3, bo jest w postaci 3 razy coś całkowitego, zrobić liczbę niepodzielną przez 3, no to wystarczy na przykład dodać 1. No i teraz mamy na pewno liczbę niepodzielną przez 3, a przy dzieleniu przez 3 daje nam resztę 1. Liczba B ma być większa od liczby A i mają być to kolejne liczby naturalne, czyli liczbę B analogicznie zapiszemy, że to jest 3n plus 2. No i w ten sposób mamy dane dwie liczby niepodzielne przez 3. Pierwsza liczba po podzieleniu przez 3 daje resztę 1, druga po podzieleniu przez 3 daje resztę 2. Obie się nie dzielą przez 3. No i tu oczywiście musimy zapisać, jakie może być n, ponieważ liczby a i b to mają być liczby naturalne, no to n może należeć do zbioru 0, 1, 2, 3, czyli nie może być dowolną liczbą całkowitą, no bo nie chcemy mieć tutaj liczby ujemnej, to ma być liczba po prostu naturalna, niepodzielna przez 3, no i dla takiego n będziemy mieli spełniony ten warunek. Moglibyśmy krótko napisać, że po prostu n należy do liczb naturalnych. No i gdy tak już zapisaliśmy liczby a i b, no to w tym zadaniu za trzy punkty mamy przyznany jeden punkt. Żeby otrzymać kolejny punkt, to wystarczy podstawić te nowe zapisy do tego wyrażenia, czyli byśmy zamiast a kwadrat napisali 3n plus 1 do kwadratu plus dalej. Zamiast 11ab to 11 razy a, czyli 3n plus 1 razy b, czyli razy 3n. Plus 2 i jeszcze plus b kwadrat, czyli 3n plus 2 do kwadratu. No i należałoby takie wyrażenie uprościć, czyli podnosimy ten nawias do kwadratu, ten nawias do kwadratu, tu wymnażamy i wszystko upraszczamy. No i ostatecznie otrzymałem taką postać, chociaż już z poprzedniej linijki było widać, że z tego możemy wyciągnąć 9 przed nawias, z tego, z tego oraz z tego, a 5 plus 22 sumuje się do 27, czyli tutaj też możemy wyciągnąć 9 przed nawias. No to zapiszmy ostatecznie co mamy to się równa 9 przed nawias i 117 na 9 to jest 13. Nawet łatwiej to widać z tego, że tutaj to 18 to jest 2 razy 9, a tu 99 to jest 11 razy 9, 11 plus 2 to jest 13, czyli mamy 13n kwadrat, tak samo tutaj plus 13n i plus jeszcze 3. Czyli w nawiasie otrzymaliśmy liczbę całkowitą a nawet mógłbym tutaj napisać naturalną, no ale dla nas najważniejsze to jest, że jest całkowita, ponieważ 9 razy coś całkowitego daje nam liczbę podzielną przez 9. No i w ten sposób kończymy dowód tego zadania. Na no ten drugi sposób, o którym na początku wspominałem, jest taki, że można byłoby to wyrażenie zapisać lepiej wzorem skróconego mnożenia na kwadrat sumy dwóch liczb. Mianowicie można byłoby napisać tak, że mamy tu a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat i jeszcze plus 9ab. Po to taki zapis, żebyśmy teraz to wyrażenie mogli w skróconego mnożenia zwinąć w a plus b do kwadratu i mamy jeszcze plus 9ab. No i teraz, żeby uzasadnić, że to wyrażenie jest podzielne przez 9, no to tak naprawdę wystarczy pokazać, że to jest podzielne przez 9. No bo to oczywiście się dzieli przez 9, bo ma w swoim iloczynie dziewiątkę. No ale A plus B jest liczbą podzielną przez 3. Jeżeli takie liczby sumujemy, no to te reszty wysumują się do trójki, czyli to będzie liczba podzielna przez 3. Możemy napisać, że A plus B. Ym, może tak. 3 dzieli a plus b, czyli inaczej mówiąc a plus b możemy zapisać w postaci na przykład 3k. Ale jeżeli teraz 3k podniesiemy do kwadratu, no to otrzymamy 9k kwadrat. Czyli generalnie liczba a plus b jest podzielna przez 3, ale podniesiona do kwadratu już jest podzielna przez 9. No i właściwie w taki szybki sposób uzasadniliśmy podzielność tej liczby przez 9, no bo to jest podzielne przez 9, to jest podzielne przez 3, a kwadrat liczby podzielnej przez 3 jest podzielny przez 9. No wypadałoby to teraz dokładniej opisać słownie, tak jak ja to powiedziałem, żeby to uzasadnić, no ale właściwie cały rachunek mógłby się sprowadzić do takiego zapisu. No, i tutaj podobnie, tak jak w tym zadaniu, pierwszy punkt dostajemy za rozpisanie liczb a i b w taki sposób. Tak, tutaj pierwszy punkt już byśmy dostali za zapisanie tego wyrażenia w tej postaci. Drugi za uzasadnienie, że liczba a plus b jest podzielna przez 3, a trzeci, że liczba podzielna przez 3 podniesiona do kwadratu jest podzielna przez 9. Tak samo tutaj. Tu mamy pierwszy punkt, drugi punkt za doprowadzenie do takiej postaci, no a trzeci za ostateczne uzasadnienie podzielności przez 9.